Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, jestem radcą prawnym, a to jest kolejny odcinek mojego autorskiego cyklu Zapytaj Prawnika. Zapytaj Prawnika o takie wideo, w którym w krótkim czasie odpowiadam na konkretne pytanie prawne i dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie następujące. Czy można zawrzeć umowę online? Bardzo często klienci pytają nas o to, dlatego że coraz więcej pojawia się takich aplikacji internetowych, które chwalą się, że umożliwiają zawieranie tych umów online. Nie będę wymieniał nazw, nie będę robił żadnego lokowania produktów. Chciałbym tutaj odnieść się do tego, czy rzeczywiście to jest możliwe. I po pierwsze, tak, jest to możliwe, można zawrzeć umowę online, ale nie zawsze będzie to takie proste. Mianowicie są takie umowy, które wymagają zawsze zachowania formy pisemnej. Dla przykładu, przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz licencja wyłączna. To najczęstsze przypadki w branży kreatywnej. Jeżeli chcemy nabyć autorskie prawa majątkowe, jeżeli chcemy przenieść autorskie prawa majątkowe, potrzebujemy zachować formę pisemną pod rygorem nieważności. I tutaj najczęściej problem polega na tym, że te wszystkie aplikacje do podpisów elektronicznych, tych zwykłych, one nie spełniają wymogu formy pisemnej. One spełniają tak zwaną wymóg formy dokumentowej, natomiast nie będzie to forma pisemna. Z kodeksu cywilnego wynika, że forma pisemna to jest dokument z własnoręcznym podpisem. Nie ze skanem, nie z faksymile, własnoręczny podpis. Ewentualnie może być to podpis elektroniczny, ale musi być to ten podpis elektroniczny bezpieczny, kwalifikowany, certyfikowany. No i taki podpis można sobie oczywiście wyrobić, natomiast nie wystarczy, że jedna strona sobie taki podpis wyrobi. Niezbędne jest to, żeby wszystkie strony umowy taki podpis posiadały i tylko wtedy można taką umowę rzeczywiście zawrzeć i będzie ona spełniała wymóg formy pisemnej. Więc jeżeli chcesz nabyć autorskie prawa majątkowe, no to zarówno ty, jak i osoba, od której nabywasz te autorskie prawa majątkowe, musi dysponować tym bezpiecznym, certyfikowanym podpisem, żeby takie przeniesienie praw było skuteczne. W przeciwnym wypadku taki zwykły podpis elektroniczny z różnego rodzaju tych aplikacji, które chwalą się, że mogą to osiągnąć, nie zapewni ci formy pisemnej. Warto o tym pamiętać, bo często nasi klienci popełniają ten błąd i de facto praw autorskich nie nabywają. Czy to dlatego, że skorzystali właśnie z jakiejś takiej aplikacji internetowej, czy to dlatego, że na przykład wymienili się tylko skanami podpisanych dokumentów. Pamiętaj, forma pisemna, jeżeli nie masz tego bezpiecznego podpisu, wymaga posiadania dokumentu z własnoręcznym, oryginalnym podpisem. No i wtedy najczęściej po prostu wymienia się korespondencyjnie podpisane umowy. Wysyła się egzemplarze podpisane pocztą, otrzymuje się egzemplarz podpisany pocztą zwrotnie, mamy egzemplarz z własnoręcznymi podpisami stron i wtedy jest to forma pisemna. W przeciwnym wypadku bez tego podpisu elektronicznego bezpiecznego formy pisemnej nie będzie. Pamiętaj o tym szczególnie właśnie przy umowach przenoszących autorskie prawa majątkowe i przy umowie licencji wyłącznej. Pamiętaj o tym również w sytuacji, w której zawierasz na przykład umowę o współpracy czy umowę o świadczenie usług i jako takie te umowy domyślnie nie wymagają formy pisemnej. Ale jeżeli w takiej umowie pojawia się wątek przeniesienia autorskich praw majątkowych bądź udzielenia licencji wyłącznej, to wtedy już ta forma pisemna również jest niezbędna. No i trzeba pamiętać właśnie o tym bezpiecznym podpisie bądź wymianie egzemplarzy umowy pocztą. To wszystko na dzisiaj. Wielkie dzięki za uwagę. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, zostaw je w komentarzu lub wyślij do mnie mailem. Widzimy się w kolejnym odcinku cyklu Zapytaj Prawnika. Trzymaj się ciepło. Cześć.